Cześć, siemanko, to znowu na TV, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zobaczymy nowy chapter. No i sprawdźmy sobie karnet bojowy. Pierwszy skin, no jest taki w miarę okej, ujdzie w tłumie. No ten jest nawet taki fajny, spoko skinek. O kurde, ale super. John Lama. Nie, fajny skin, fajny, mi się podoba. Opoka. Fajny skin, spoko skin. Gumiak. Ale fajny. Ty, a jak tak potrząsę? Ruszają mu się tam te kulki w głowie, ale fajne. Tutaj. Jakiś skinek? No i Spider-Man, którego widzieliśmy już na zwiastunach. Bardzo fajny. Tylko mam takie wrażenie, że on jest jakiś taki chudy strasznie. No nie wiem. Ale fajny skin. No i na setny poziom mi się totalnie nie podoba, bo dostaliśmy tylko stylówkę. No ale okej. Garnet oceniam takie 8 na 10 mocne. No a teraz już przejdźmy do gierki. Mapa wygląda kozacko. Zobaczcie, jest śnieg, jest Meksyk. No, totalnie. Hokczam. Mamy od razu jakąś nową pompę. Spoko. Jak ona strzela? Coś takiego jak wolna pompa. Jestem ciekawy w ogóle, bo z tego co wiem, nie ma w ogóle starych broni. Nie ma czegoś takiego jak spaz w tym chapterze. Nie ma czegoś takiego jak MK. Mamy tutaj karabin szturmowy strażnika, jak on strzela. Pistolet maszynowy żądło. Jak on działa? Fajnie strzela, fajny dźwięk. W ogóle mamy jakieś kryształa chyba do zadań. Zobaczmy sobie. Tak, no, zadań, no. Takie rzeczy są tylko do zadań. Met mgiełka. Okej. Okay. Jak to działa? Aha, to tylko na zdrowie działa. Ale mam takie wrażenie, jakby tym można było tak psika, bo to tak wygląda. Jak sobie damy tab. Damy sobie zbadaj. Ulecz siebie lub towarzyszy w drodze. Poza tym tu widać, że to jest jakiś spray. Pokażę wam montażu. Snajperka powróciła. Dobra, to ja wezmę zamiast tego pistoletu. Jak ona działa. Fajny ma ten. Sprawdźmy, jak ona strzela. Okej. Okay. Powrócił opad kuli. Na pewno powrócił opad kuli, bo opadu kuli nie było. On powrócił. MK7. Jak on działa? Okej, czyli mamy taki celownik jak w Counter-Strike'u. Spoko. Kurde, jaka wysoka trawa. Sprawdźmy sobie w ogóle, jak się ślizga. Ale bardzo fajna, fajna mechanika. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, jak się ślizga w grze komputerowej, no to biegnąc wystarczy przytrzymać, no po prostu kontrol. I można strzelać podczas tego. Ja sobie wejdę do krzaka, bo mamy świąteczne w ogóle krzaki. I spróbuję strzelić ze snajperki, jeżeli tylko człowiek staje w miejscu. Oj, nie trafiłem, okej. Oj, oj, oj. Widzowie, snajpera jest ciężka, ponieważ jest opad kuli, trzeba strzelać troszeczkę wyżej. A może widzowie zrobimy coś takiego? Jest straszny odrzut, jak w Counter-Strike'u. No nie trafiam niestety. O ja pierniczę, a dostałem. To przetestujmy może mgiełkę. No tak jak mówiłem, jest to spray. Ten chłop już wie, że ja jestem w krzaku i się buduję. Jest to moja pierwsza gierka. O kurde! Ty, ale ja nie wiem. Ja nie wiem, z czego on tak do mnie strzela, ale wiem, że na pewno w tym sezonie są giga dobre. Po prostu itemki. Dobra, ja spróbuję go podjechać. Jak mi się nie uda wygrać, no to powiem sobie trudno. Okej. Okay. Podniosłem chyba po nim koronę zwycięzcy, tak. Mamy koronę zwycięzcy, widzowie. No chyba... Okej, widzowie. Nie ma problemu. Zrobimy sobie drugą gierkę. Mieliśmy dwa fragi. Spoko. Ty mnie nie atakujesz? Ty jesteś przyjazny? Jesteś przyjazny? Dobrze, to ja pójdę. Fajnie to wygląda.
I czy ja tu mogę wejść? Nie, niestety nie. Czyli będzie to coś do eventu, tak jak podejrzewałem. Tak jak mówiłem, jest tu jakiś taki wir, którym możemy sobie posłużyć rotacją. Szkoda, że nie widzicie teraz mojej reakcji na to, że te rany powróciły. Okej. No i super. No i super. Ja tam się cieszę, widzowie. W ogóle przedmiot, ten namiot powinien być jako legendarny. No bo jeżeli możemy sobie przechowywać z gry na grę przedmioty, no to wiecie, o co chodzi, nie? No to jest to po prostu jakby... No, fajne, no. To będzie OP. To na pewno będzie OP. Dobra. Nadal możemy robić takie triki fajne. Triki z Ameryki, jak to mówią. Dobra. Ja pierniczę. Chłopa mamy. Nie psuj nam gry. No serio, ja nie trafiam. Dobra. Może się uleczę. Jezus Maria. Okej, dobra. Sorry. Widzę, ja zepsułem. Nie przetestowaliśmy namiotów. Wejdziemy sobie w Chrome. No, mamy coś takiego. Na pewno powrócił lepki lasek. Powróciła zima i ten śnieg ma opadać z czasem. No mamy tutaj tą miejscówkę Spidermana. Mamy miejscówkę Fundamenta, mamy Meksyk, mamy zimę. Fajnie. No myślę, że chapter oceniam na takie... znaczy sam sezon, bo chapter na razie no nie będę oceniał, chociaż mapę oceniam 10 na 10, bo naprawdę dużo rzeczy powracało. Jeżeli lepki lasek wrócił, to naprawdę fajnie. Umówmy się tak, widzowie, nie wiem, kiedy to widzicie. Jeżeli widzicie to we wtorek, a jest to bardzo możliwe, umówmy się, że w tygodniu zrobimy sobie streama z Fortnite'a, gdzie pokażę wam wszystkie miejscówki, po prostu, które są na mapie. Pogramy sobie także z widzami, także na ekranie macie mój nick, zapraszajcie mnie, ja z chęcią z wami pogram na streamku. No ja wam dziękuję. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie, no i może na streamie. Link do kanału Nati Streaming znajdziecie w opisie. Dziękuję za oglądanie i cześć.